12 września Klub Sportowy Rekin ze Świebodzic świętował 15-lecie istnienia. Obchody stały się okazją do licznych wspomnień oraz podsumowań dokonań klubu, który wychował medalistów Mistrzostw Polski. Uroczystość odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Udział w niej wzięli burmistrzowie poprzedniej kadencji Jan Wysoczański oraz Bogdan Kożuchowicz, aktualnie pełniący stanowisko Paweł Ozga, przedstawiciele zarządu, zawodnicy oraz zawodniczki. I dzisiejsza impreza przypomni Wam wszystkim, że my w klubie zajmujemy się pływaniem, mamy do wszystkich szacunek i po prostu lubimy się i cieszę się, że możemy w tym gronie właśnie spotkać się i wzajemnie sobie podziękować za te 15 lat. Myślę, że następne też będą takie udane jak te 15. 18 lat temu, będąc zastępcą pana Wysoczańskiego Jana jako burmistrza, podjęliśmy działania mające na celu kontynuację budowy tego basenu i dzięki zaangażowaniu pana burmistrza Wysoczańskiego doszło to do celu. Mamy piękny basen, to był, pamiętam jak dziś, jedyny basen w tej okolicy. To był wtedy basen, który przynosił zyski, co to jest tak naprawdę niemożliwe, żeby basen przynosił zyski, ale wtedy tak było. Pamiętam jak dziś kontrowersje między radnymi, jak burmistrz chciał budować większy basen, gdzie mówiono, po co taki rozpasany basen. W tej chwili wiemy, że ten basen naprawdę się przydał i mógłby być większy, no ale mamy taki i cieszmy się, że taki jest. 15 lat, pamiętam jak dziś, Basia była naszą radną wówczas, która też dopingowała, była w komisji odbioru tego basenu. Także dbaliśmy o ten basen i w tym momencie narodziła się myśl właśnie, żeby powstał Rekin. I te przez 15 lat była wspierana, myślę, że przez wszystkie władze Urzędu Miejskiego i dlatego też są takie wyniki, jakie są. Podczas uroczystości zaprezentowano sylwetki sportowców oraz przedstawiono rys historyczny założenia klubu sportowego Rekin. Wyróżnienia otrzymali sponsorzy oraz przyjaciele klubu. Pani prezes, od samego początku jest pani głównym sponsorem klubu sportowego Rekin. Dzięki pani dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Czy jest pani dumna? Tak, oczywiście. Jestem dumna z tego, że może nie tak wielkie pieniądze, jednak spowodowały, że bardzo dużo z tych dzieci w tej chwili osiąga sukcesy, nawet za granicą. Także na pewno jest to bardzo miłe, że no pieniądze, które się daje, tą pomoc, bo to są nie tylko pieniądze, tak? To jest jakieś takie w ogóle wsparcie, powoduje, że faktycznie dzieci, zresztą dzieci to podkreślałem na każdym kroku, że najważniejsze dla nich to jest to, że się nauczyły pływać, że są z wodą obeznane. A dzięki takim klubom jak Klub Rekin, dzięki przede wszystkim trenerom tego klubu, kolejnym zarządom tego klubu, którzy bardzo dużo swojego czasu, emocji, no swoje kosztem oczywiście życia swojego rodzinnego, poświęcili tym dzieciom, temu klubowi, co oczywiście w tej chwili w taki sposób no, procentuje. Panie burmistrzu, czego możemy życzyć klubowi Rekin na kolejne 15 lat? Panie dyrektor, szanowni panie mieszkańcy, myślę, że można życzyć sukcesów, przede wszystkim sukcesów, zdobywania kolejnych medali, rekordów. To są wspaniali ludzie, wspaniała młodzież. Korzystają z naszego basenu, z czego jestem bardzo dumny. Sławią się Świebodzice wszędzie na arenie sportowej, także bardzo za to dziękuję. Dziękuję pani prezes, która daje swoje serce dla klubu, pani Barbara Kościelniak. Jest to kobieta, która jest bardzo zaangażowana całemu zespołowi. Myślę, że wszystkiego najlepszego i w dalszym ciągu pomyślności. Z okazji 15-lecia działalności klubu sportowego wszyscy zaproszeni zostali na okolicznościowy tort. W sobotę klub sportowy Rekin obchodził swój jubileusz, natomiast w niedzielę gościła w Świebodzicach Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, pięciokrotna mistrzyni Europy, trzykrotna rekordzistka świata, trzykrotnie wybierana najlepszym sportowcem polskim. Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa sztab Fundacji Otyli Jędrzejczak wrócił do zajęć z dziećmi w Świebodzicach. Udział w nich wzięło około 100 młodych adeptów pływania. Zajęcia poprowadziło 12 trenerów. Natomiast rodzice mogli się spotkać z psychologiem sportowym czy dietetykiem
i dowiedzieć się, jak wesprzeć młodego sportowca. Czas spędzony wspólnie na aktywności fizycznej daje możliwość budowania relacji, a w dzisiejszych czasach ta relacja, zdrowie jest jedną z najważniejszych rzeczy. Zaprosiliśmy panią Otylię tutaj do nas do Świebodzic i tu z tego miejsca chciałbym podziękować pani Barbarze Kościelna, która zorganizowała jako klub Rekin spotkanie z Otylią. Mam pewne przekonania, że młodzież jak najbardziej będzie chciała patrzeć i naśladować kogoś takiego jak Otylia i tu brać przykład z niej.